No witajcie, chciałem wam pokazać, jak spawarka Powermat 280 po wymianie przewodów, uchwytu masy i uchwytu elektrodowy, jak ona spawa. To jest w ogóle jest nieszlifowane żadną kątówką. No tutaj tak troszkę grubiej dam z uwagi na taką potrzebę. Z tej strony, jak wymienicie przewody, to ona tak będzie spawać, bo w Powermacie są przewody, no niestety aluminiowe, i cyrk się dzieje. I często mi zadajecie głupie pytania, no to trzeba było sobie kupić spawarkę za 2000. Wcale nieprawda, bo za spawarka za 2000 ma tak samo kable z aluminium i pewne uchwyt elektrodowy jest z żeliwa czy tam z jakiegoś odlewu, nie wiadomo z czego to jest, to jest kłam, no. Po prostu nie ma, ja nie mam pretensji do producenta, no bo to jest tanie, prawda, ale mam pretensje do sprzedającego, że wciska kit nam kupującym, że spawarka jest na kablach miedzianych, jakie one długie i tak dalej. To jest kit po prostu. Po prostu chcą sprzedać i tyle. To jest taki króciutki filmik, także ona spawa pięknie. Aha, jeszcze jedno. Wyświetlacz kłamie. Ja spawam elektrodą Pantafix. Pantafix, bardzo dobre elektrody, ładnie leją. I trzeba 2,5 oczywiście, i trzeba ustawić, ja na przykład zależnie od natężenia w sieci, no bo wieczorem mogą być spadki, ja teraz spawałem wieczorem, prawda, to ustawiłem 184 ampery, to jest po prostu, musicie sobie to w ramach prób i błędów i zapamiętać sobie, na przykład w dzień jak spawacie, jak nie ma spadku napięcia w sieci, i nie wiem, zapisać sobie i tak dalej. Natomiast wieczorem może być już inna historia. Także polecam. To nie jest zła spawarka, tylko ją po prostu trzeba wymienić kable. No niestety, bo to jest kłam. No wszystkich pozdrawiam. No i zapraszam do subskrypcji. No, miłego dnia.